Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnej osłonie gorzowskiego bohatera z Galerii Askana. Grzegorz Ignatowicz z tej strony. Moim dzisiejszym gościem jest człowiek młody, ambitny, który pokazuje jednak, że ten gorzowski sport niekoniecznie musi umrzeć, jednak warto jest działać, żeby go promować. Kamil Hanuszczak, obecnie trener Szczepiorniaka Gniezno, wcześniej wychowany gorzowskich klubów, Jolanty Kozielskiej, gorzowianin. Witam Cię serdecznie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Kamilu, może właśnie zaczniemy od tej imprezy, bo dlatego też się spotkaliśmy, ponieważ od wielu lat, jeżeli już mogę tak powiedzieć, bo to chyba czwarta czy piąta edycja. Szósta. Świątecznego grania w piłkę ręczną, że tak powiem. Ta piłka ręczna troszkę w tym Gorzowie upadła, ona jest reaktywowana i fajnie, chłopaki bardzo dobrze sobie radzą, ale tak naprawdę 6 lat temu to ty troszeczkę tak zapoczątkowałeś tutaj tą taką mobilizację, jeżeli można tak to nazwać. To znaczy, nie chciałbym brać wszystkiego na siebie, ponieważ to nie ja byłem prekursorem i ideowcem tego turnieju, był to Krzysztof Popławski, którego serdecznie pozdrawiam. To dzięki niemu ten turniej powstał i pierwsza edycja była w Witnicy. Drugą edycję przenieśliśmy już do Gorzowa, do korzeni piłki ręcznej do SP20. No i od tamtej pory cały czas jesteśmy w 20. Tak, jest już to szósta, była już to szósta edycja, mam nadzieję, że to się tak szybko nie skończy. A jak wygląda frekwencja, udział zawodników? Ile tym razem drużyn pojawiło się w Gorzowie? No w tym roku było 7 drużyn, każda liczyła około 10 osób, także można liczyć, że samych zawodników grających było około 70. Natomiast zawodnicy przychodzą z rodzinami, z dziećmi, także myślę, że frekwencja z roku na rok jest coraz większa. Powiedz nam trochę, jak wygląda ta piłka ręczna z perspektywy twojej teraz, trenerskiej. Wiele lat byłeś zawodnikiem. Tak naprawdę wszystko, czego się nauczyłeś, to chyba tutaj w Gorzowie, jeżeli mogę tak powiedzieć, jeżeli chodzi o piłkę ręczną. Teraz szlifujesz i trenujesz zawodników w Gnieźnie. Jak uważasz, jak wygląda ta gorzowska piłka ręczna teraz tutaj w Gorzowie? Chłopaki są na dobrej drodze do powrotu? Ja nie jestem ekspertem piłki ręcznej i nigdy się tak nie określałem. Mogę powiedzieć to tylko i wyłącznie z własnego doświadczenia, ponieważ przez kilka ładnych lat trenowało mi się wydaje, wszyscy trenerzy, gorzowscy trenerzy, z pominięciem chyba tylko Dariusza Molskiego, który jest obecnie trenerem Stali Gorzów. Natomiast wydaje mi się, że bardzo dobrze jest to prowadzone pod względem samym sportowym, bo zawodnicy, którzy przychodzą do Gorzowa, to są naprawdę dobrzy zawodnicy, z którymi się też również znałem. Także poczekajmy jeszcze chwilę, myślę, że lada moment będziemy mieli ekstraklasę w Gorzowie. Kamil, powiedz mi, bo ja pamiętam Ciebie jako zawodnika jeszcze. Razem chodziliśmy do szkoły, w liceum. Ja też miałem swój mały epizod, jeżeli chodzi o piłkę ręczną. Nawet go pamiętam. Dokładnie. Powiedz mi, przypuszczałeś, że będziesz trenerem? Miałeś od razu takie plany? Bo pamiętam, że jednak w tamtym wieku, jak byliśmy młodzi, to jednak wszyscy chcielibyśmy być zawodnikami, mistrzami Polski i w ogóle. Ty wybrałeś tą drugą ścieżkę. Znaczy, ja nigdy w życiu nie przypuszczałem, że zostanę trenerem. Zawsze, tak jak wspomniałeś, chciałem być zawodnikiem i robiłem wszystko, żeby zostać tym zawodnikiem. No niestety moje warunki fizyczne są takie, a nie inne i nie zostałem obdarzony wysokim wzrostem, tak jak na przykład ty. I się nie udało. Wydaje mi się, że to jest czysty przypadek, ponieważ ja trenerem zostałem w sumie dwa razy przez przypadek. Raz trenując Politechnikę Poznańską, byłem również zawodnikiem Politechniki Poznańskiej i zostało mi zaproponowane, żebym został trenerem. I jakieś dwa lata temu jeden z kolegów zaproponował mi, żebym został trenerem Spartakusa Bóg w Buku niedaleko Poznania. I tak oto jestem teraz trenerem Szczepiorniaka Gniezno. A powiedz mi, jak wam w ogóle idzie w tym sezonie? Jakie macie plany? No w tym sezonie udało się wygrać 6 z 7 meczy. Zajmujemy obecnie drugą lokatę w Wielkopolskiej Lidze Mężczyzn. Jakie są plany? Można powiedzieć, że ambitne. Chcemy zwiększyć poziom sportowy. Jeśli się uda awansować, to będziemy się z tego cieszyć, natomiast nie jest to naszym głównym celem. A powiedz mi, wracając jeszcze do tego turnieju świątecznego, jak planujecie go jeszcze rozwijać bardziej? Macie jakieś plany takie długo, dalekosiężne? Czy ja cały czas powtarzam, że ten, kto się nie rozwija, ten stoi w miejscu i wydaje mi się, że tą formułę trzeba będzie w którymś momencie zmienić, żeby nadać trochę świeżości temu turniejowi. Mamy pewne plany. Myślałem o takim meczu pokoleń, aby spróbować zaprosić zawodników jeszcze starego TKKF-u z Ilon Gorzów, którzy grali na ulicy Czereśniowej czy na Słowiańskiej, i skonfrontować to w formie zabawy z obecnymi zawodnikami albo z trochę młodszymi. A powiedz mi, a jeżeli chodzi o piłkę ręczną gorzowską, jeżeli mógłbyś, na kim się wzorowałeś tutaj? Jeżeli jakiś autorytet gorzowski, ogólnopolski,
Znaczy pytasz o karierę trenerską, jeśli o może karierę tak. Karierę zawodniczą może. Zawodniczą. Znaczy, to może dziwnie zabrzmi, ale zawsze miałem jednego idola i był nim Stefan Kretschmar. To jest niemiecki zawodnik, w tym momencie działacz w Magdeburgu. Czyli on. A jeżeli chodzi o trenerkę, jeżeli chodzi o jakiś taki wzór do śladowania? No ostatnio dane mi było mieć mały staż w Wiśle Płock u wicemistrza Polski, u pana Piotra Podprzybeckiego. Bardzo go podziwiam za to, co robi i uważam go w tym momencie za jednego z lepszych trenerów w Polsce i na świecie. Jeżeli chodzi o te postanowienia noworoczne, jeżeli do nich możemy wrócić, jakie masz już jakieś takie zawodowe i osobiste? Osobiste. Żeby było tak jak do tej pory, żeby nie było gorzej. Jeśli chodzi o sportowe, to chciałbym życzyć moim zawodnikom, aby zwiększali swój poziom sportowy i żeby pieli się w karierze zawodniczej. Wybiegasz trochę planami w przyszłość? Chciałbyś kiedyś wrócić do Gorzowa jako trener tutaj i objąć Stal Gorzów? Kiedyś ktoś mi wspomniał, że rób tak dalej, a za jakiś czas spotkamy się w Gorzowie. Ciężko mi powiedzieć, ponieważ ja mam swoją pracę zawodową w Poznaniu. Jestem z Poznaniem związany już ponad 10 lat. Ciężko mi powiedzieć, co będzie. Jeśli mógłbym kiedyś zostać trenerem w Gorzowie, to nigdy w życiu bym o tym nie marzył. Natomiast jestem jeszcze za słaby chyba, za mało doświadczenia trenerskiego, żeby w ogóle o tym myśleć. Natomiast fajne marzenie. Fajne marzenia. Po to są, żeby je realizować tak naprawdę. Jak najbardziej. A powiedz mi, wiem, że startujesz w plebiscycie. Zgłoszono cię właśnie chyba w Poznaniu czy w Gnieźnie. Tak, zostałem zaskoczony troszkę tym plebiscytem. Do dzisiaj nie wiem, kto mnie zgłosił do tego plebiscytu. Nie roztrząsajmy tego. Tak. Może. Powiedz mi, jak możemy ci pomóc? Jest jakieś, można wysłać SMS-y gdzieś na ciebie? Tak, tak. No są dwa etapy. Jeden to jest etap powiatowy, który właśnie się odbywa i kończy się 5 stycznia. Drugi etap zaczyna się 8 stycznia, jeśli się dostanę, bo to finaliści, czyli ci, którzy wygrali w etapie powiatowym, dostają się do etapu wojewódzkiego i wtedy można jeszcze oddawać głosy, ale jak najbardziej teraz można wysyłać SMS-y. O jakiej treści, przepraszam? Poczekaj, to jest trw.5 na numer 72355. trw.5 72355, tak? 5. 72355. Dokładnie. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to będę wdzięczny. Wszystkich fanów piłki ręcznej zapraszamy, szczególnie i Stali Gorzów i nie tylko, dokładnie. Kamilu, dziękuję Ci bardzo, że znalazłeś dla nas czas. Ja wiem, że miałeś trochę napięty grafik, że teraz są też przygotowania, treningi i jest dosyć intensywnie. Tak jak spojrzałem na Ciebie i prześledziłem Twoją historię, to przypomniałem sobie historię też Kuby Guszaka, naszego rówieśnika, z którym razem chodziliśmy do szkoły. On poszedł w siatkówkę i tak samo duże sukcesy trenerskie. Chciałbyś też niesamowitym zawodnikiem. Ja dobrze Kubę znam, wiem, znałem jego marzenia, został świetnym trenerem i chciałbym Ci w nowym roku tego życzyć, żebyś tą samą ścieżką poszedł i odnosił takie sukcesy jak Kuba. Będę bardzo wdzięczny. Dziękuję Ci serdecznie. Również dziękuję. Kolejne miłe sportowe spotkanie w gorzowskim Bohaterze. Moim Państwa gościem dzisiaj był trener, młody trener Szczepioniaka Gniezno, w przyszłości może i Stali Gorzów, Kamil Hanuszczak. Dziękuję serdecznie. Dziękuję Państwu, dzięki.